Ej dziewczyny, styczeń się już skończył, więc czas podsumować sobie miesiąc i w tym miesiącu powiem Wam, że miałam naprawdę sporo ulubieńców. Jak zaczęłam tworzyć listę, które produkty bardzo mocno były ze mną w tym miesiącu i bardzo dużo ich używałam, to była jedna z dłuższych list ulubieńców w ostatnich miesiącach. Więc myślę, że ten film znowu może być bardzo długim filmem, więc nie będę przedłużać i przechodzimy od razu do rzeczy. Pierwsza rzecz to jest gąbeczka Konczak i to jest gąbeczka Konczak z Sephory, to nie jest ta oryginalna, tylko seforowska. Przyznam, że nie wiem czym się one różnią, nigdy nie miałam oryginalnej gąbeczki Konczak, ale miałam już ich kilka, miałam gąbeczkę z Yasumi, miałam gąbeczkę z Hebe, miałam gąbeczkę z Rossmana i tą gąbeczkę kupiłam w takim zestawie detoksykującym, czyli tam był jeszcze płyn micelarny, była maska, były jakieś płatki, były taki, wiecie, nose patch i właśnie ta gąbeczka. Rewelacyjna jest ta gąbeczka, naprawdę w porównaniu z gąbeczką z Hebe, taką żółtą, która również była w moich ulubieńcach, no to ta jest po prostu o niebo lepsza. Tamtą od razu praktycznie wyrzuciłam, jak tylko tą zaczęłam używać. Gąbka jest naprawdę bardzo fajna, bardzo szybko się robi miękka, czego na przykład nie mogłam powiedzieć o tamtej właśnie żółtej gąbeczce z Hebe, którą trzeba było namaczać, wyciskać, po prostu dłużej niż się myje Beauty Blender, naprawdę to było mega upierdliwe. A ta robi się bardzo szybko miękka, bardzo szybko nasiąka wodą, więc naprawdę jest rewelacyjna chwila, moment. Szczególnie jak wieczorem robię demakijaż, wkładam tą gąbeczkę pod wodę, biorę balsam czarszki, robię demakijaż, wiecie, twarzy, rozprowadzam balsam i zanim to skończę robić, gąbeczka już jest gotowa do użycia, można powiedzieć. Naprawdę świetna jest ta gąbeczka. Myślę, że pewnie jeszcze sobie spróbuję tych gąbeczek oryginalnych, bo jestem bardzo ciekawa ich i chcę mieć porównanie do nich. Natomiast na chwilę obecną ta gąbeczka spełnia swoją funkcję i jest dla mnie idealna i jestem z niej bardzo zadowolona. Mam kilka produktów pielęgnacyjnych i jeden z nich to jest szampon z łamicy. Jest to szampon dla skóry przytłuszczającej się. Kupiłam sobie taką małą wersję, to jest 60 ml. Kupiłam ją za naprawdę jakieś drobne pieniądze, typu 10 zł właśnie w trakcie, jak były promocje na stronie Skin79. Tam wtedy zazwyczaj można ją polować naprawdę w fajnych cenach. I ja wcześniej miałam wersję do suchej skóry, bo pomyślałam, że skoro moja skóra bywa sucha, bo taka sucha, że aż swędzi, to właśnie wypróbuję sobie szampon do suchej skóry. I tamten szampon nie zrobił na mnie dobrego wrażenia, był taki na zasadzie, no okej, no nie widzę czym się ludzie zachwycają, żeby wydawać na nie takie duże pieniądze. Ale przy okazji jakichś tam zakupów stwierdziłam, no dobrze, spróbuję w takim razie ten drugi szampon do włosów przytłuszczających się i może on będzie lepszy. I jest lepszy, słuchajcie, jest lepszy. Po pierwsze ma taki lekko miętowy zapach, co ja osobiście bardzo lubię. Taki bardzo świeży, to nie jest mięta, tak jak mamy na przykład świeczki miętowe czy coś w tym stylu, to jest taki bardziej świeży, trochę tak jakby oddech miętowy, czyli to nie jest taka mięta bezpośrednio, tylko taka świeża mięta. Dodatkowo przez ten właśnie zapach, podejrzewam, że on wynika z jakichś składników tutaj, które są, ale ja nie przywiązuję aż takiej strasznej dużej uwagi do składu, więc przyznam, że nie znam składu nawet, poza tym tutaj nic nie ma na temat składu na tej małej buteleczce. W każdym razie, to dodatkowo też powoduje takie uczucie odświeżenia na głowie, właśnie czuć jakby tą miętę w tym szamponie i właśnie głowa jest wtedy taka świeża, taka bardzo, bardzo przyjemna. I faktycznie jest tak, że włosy aż tak bardzo nie przytłuszczają mi się, jak stosuję ten szampon. Jak widzicie, ja go nie stosuję jakoś bardzo dużo, nie używam go też codziennie, dlatego że to jest mała buteleczka, więc mimo wszystko chciałam, żeby mi starczyła na dłużej, więc używałam ją zamiennie z moim Moroccan Oil. Ale naprawdę powiem Wam, że ten szampon zrobił na mnie wrażenie i jeśli mi się uda trafić gdzieś na jakieś kolejne promocje, to pewnie takie małe wersje będę sobie kupować, bo to jest wyświechtany termin, ale idealne na wyjazdy. No i szczerze mówiąc, ja zdecydowanie bardziej wolę takie małe pojemności. Teraz akurat kupiłam 500 ml szamponu z Moroccan Oil i 500 ml odżywkę, bo była całkiem dobra cena, więc po prostu takie dodatkowe szampony wolę mieć w mniejszych pojemnościach. Pozostając przy włosach, mam tutaj taką odżywkę, jest to odżywka marki Deva Curl, mam nadzieję, że tak się to wymawia i to jest odżywka, którą ja mam ze Stanów Zjednoczonych, z jednego z pudełek Sephora Play i to jest odżywka, którą ja stosuję po prostu po każdym myciu, z reguły na 1-2 minuty, bo mi się nie chce, przyznam, stać więcej czasu spędzać z odżywką na głowie, ale ta odżywka jest genialna, moje włosy po niej są nie tyle, że takie wygładzone, ale mam wrażenie, że są takie miękkie, sprężyste, elastyczne.
To powoduje, że właśnie nie mam takiego uczucia, że się łamią, jak je rozczesuję, to czuję, że one po prostu pracują razem ze mną. Naprawdę świetna jest ta odżywka, jestem pod wielkim wrażeniem tej odżywki. Zastanawiam się, czy teraz jak będę robić zakupy w Stanach na wiosnę, to czy sobie nie kupić jakby większej pojemności. Natomiast poczekam, aż przyjdzie odżywka z Moroccan Oil, bo z kolei odżywek z Moroccan Oil nie miałam. I wtedy zobaczę, czy jak się tamta będzie sprawdzała, czy w ogóle jest sens po prostu ze Stanów sobie sprowadzać. Ale powiem Wam, że nawet nie sprawdzałam, czy ona jest gdzieś dostępna tak po prostu w Europie, więc może też jest to jakiś sposób, żeby po prostu najpierw poszukać więcej informacji na jej temat. Natomiast jest to odżywka, którą po prostu używałam przez cały czas, za każdym razem. Oczywiście wymienię z maską z Elbiotiki, bo maskę trzymam dłużej, natomiast odżywkę trzymałam zdecydowanie krócej, chociaż tutaj z tyłu jest napisane, że można by ją było trzymać nawet do 20 minut, jeżeli właśnie chcemy większego nawilżenia i wtedy najlepiej założyć je z czepek i ręcznik, żeby trzymać to w cieple. Natomiast tak jak mówię, ja nie miałam za bardzo czasu ani ochoty, jeżeli używałam to już maski Elbiotiki, a to używałam po prostu na 1-2 minutki podczas mycia głowy. Pozostając dalej w pielęgnacji oraz miniaturę, które mam ze Stanów Zjednoczonych, to mam tutaj serum, jest to Ole Henriksen The Truth Serum, jest to jedno z jego popularniejszych serum. Ja co prawda mam taką małą pojemność, bo tutaj jest raptem 7 ml, ale ja to stosuję przez cały styczeń i nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj jest jeszcze na tak z 1/3 tego produktu, bo to jest bardzo wydajne serum, tego wystarczy w zasadzie 1-2 pompeczki max na pokrycie całej buzi. I ja je stosowałam głównie rano, wieczorami mam troszeczkę inną pielęgnację. Natomiast jest to serum, które bardzo fajnie przygotowuje moją skórę pod makijaż. Ono powoduje, że moja skóra lepiej przyjmuje zarówno krem, jak i potem podkład się na tym też fajnie trzyma. Nie powoduje jakiegoś przedłużenia trwałości mojego podkładu. Zazwyczaj serum, które używam, tego nie robiły. Natomiast bardzo fajnie się potem skóra czuje tak... tak promiennie, tak świeża, nie wiem jak to dokładnie opisać, ale mam wrażenie, że właśnie jak je zastosuję, to tak jest takie mam uczucie wytchnienia skóry i takiego odżywienia, można powiedzieć. Jest to serum, które zawiera kolagen oraz kompleks witaminy C. Kupiłam je w takim zestawie razem z chusteczkami i te chusteczki, powiem Wam, że są szczerze mówiąc średnie, tak nie zachwycają mnie w ogóle, natomiast to serum to jest bomba. I ostatni produkt z pielęgnacji, który znalazł się w ulubieńcach, to jest marka Believe The True Cream Moisturizing Balm. I jest to również miniaturka, również ze Stanów Zjednoczonych, była ona również w jakimś Sephora Playu. Bardzo fajny produkt, super nawilżający, autentycznie aż się czuło, jak się nałożyło ten krem na twarz. Ja mam tutaj miniaturkę, ona była naprawdę niewielka, nie wiem ile ona tutaj ma, bo na opakowaniu niestety nie ma tej informacji. Ale naprawdę, o jest, 10 ml tutaj jest, naprawdę genialny krem, ja go zużyłam całego, bo tu no niewiele niestety było, zużyłam go całego przez styczeń, super krem, właśnie taki lekki, ale mega nawilżający. Ja go sobie na twarz nie żałowałam, naprawdę nakładałam spore ilości, dlatego że uwielbiałam to uczucie właśnie takiego nawilżenia, takiego I powiem Wam, że nie zauważyłam, aby jakoś negatywnie wpływał na trwałość podkładu, pomimo naprawdę sporej ilości, jaką ja go nakładałam na twarz. Myślę, że starczyłby mi na dłużej, gdybym troszkę oszczędniej go stosowała, ale stwierdziłam, że naprawdę mi odpowiada, więc... jechałam nim ostro po twarzy. Natomiast tak jak mówię, nie zauważyłam, aby źle wpływał na trwałość podkładów. Za dużo jakoś tam podkładów nie używałam, bo przywiązałam się do jednego podkładu, o którym zaraz Wam powiem. Ale zdarzało mi się na przykład użyć innego podkładu po prostu raz na jakiś czas, żeby sobie sprawdzić, wiecie, na przykład jakąś bazę czy coś w tym stylu. Więc to jest naprawdę rewelacyjny krem. On jest zresztą w ogóle mega popularny w Stanach Zjednoczonych. On jest takim bestsellerem w ogóle i tej marki. I na Sephorze ma naprawdę bardzo dużo opinii pięciogwiazdkowych i teraz rozumiem dlaczego, naprawdę jest to świetny krem, jeżeli gdzieś traficie na niego lub będziecie miały miniaturkę albo próbkę dostaniecie, to nie wyrzucajcie, wypróbujcie, bo to jest bardzo fajny krem. No i przechodzimy do kolorówki i a propos podkładu, który zawładnął mną w styczniu, może nie w całym styczniu, bo ten test robiłam gdzieś mniej więcej po 10 stycznia mi się wydaje, ale to jest naprawdę świetny podkład. Bardzo fajnie się trzyma na skórze, bardzo dobrze wygląda przez cały dzień, super się rozprowadza, ma fajną konsystencję, jest mega tanie, bo przecież on kosztuje 6 euro. Możecie go dostać na brytyjskich stronach ASOS, na Beauty Bay, można go tam znaleźć. Ja w swojej recenzji, którą oczywiście Wam tutaj podlinkuję, mówiłam też o polskiej stronie i tam w komentarzach właśnie dziewczyny wymieniały tą stronę, na której
niby ten podkład ma być dostępny, ale jak ja się tam zapisałam już ze 4 miesiące temu na newsletter, kiedy on będzie dostępny, to ciągle go nie ma. A ja go właśnie na tych brytyjskich stronach kupiłam bez problemu. Jedyny mankament i jedyny zarzut, jaki mam w stosunku do niego, to to, że ten nawet najjaśniejszy odcień, czyli 1.0N, który ja mam, jest mimo wszystko na mnie delikatnie za ciemny. To jest mój jedyny zarzut, bo mówi się, że to on miał mieć właśnie taką rewelacyjną gamę kolorystyczną właśnie jak na podkład tak tani, no ale niestety mimo wszystko jest na mnie ciut za ciemny. Natomiast z rodzimego podwórka mam jeszcze jeden podkład dla Was i jest to podkład w gąbeczce, w tak zwanym cushion, czyli mamy tutaj Hean Luxury Cushion Foundation, jest to właśnie podkład w gąbeczce, który o dziwo mi się sprawdza. Mówię o dziwo, dlatego że ja już tych podkładów w gąbeczce miałam sporo. Tutaj mamy właśnie gąbeczkę, mamy też tą poduszkę, ale ja jej w ogóle nie używam do nakładania tego podkładu. Mówię o dziwo, że mi się sprawdza, dlatego że miałam podkład z Maka i miałam jeszcze jeden podkład, którego nie pamiętam, ze Skin 79 i one mi się kompletnie nie sprawdzały. Nie dość, że były za ciemne, to jeszcze miały taką formułę, która po prostu na mojej tłustej skórze nie grała za bardzo i po prostu nie, zdecydowanie nie. Natomiast ten podkład bardzo dobrze mi się sprawdza na tak zwane dni make-up, no make-up. Ja wtedy biorę taką pędzel typu Hakuro H50, czyli ten ze ściętym taki flat top, ewentualnie taki z wypukłą główką i tym pędzlem nakładam sobie ten podkład bardzo delikatnie, tylko tyle, żeby wyrównać po prostu koloryt twarzy. Ja mam tutaj kolorek 801 Vanilla i on jest na mnie troszkę za ciemny, natomiast w momencie, kiedy ja go rozprowadzam pędzlem i jest to dosyć cienka warstwa, to tego tak bardzo nie widać. I tak jak mówię, on mi się sprawdza na dni make-up, no make-up, kiedy nie muszę mieć dużo podkładu, on nie musi być super trwały, tylko to są takie dni, kiedy gdzieś tam mam do załatwienia kilka spraw i powiedzmy po 4-5 godzinach wracam do domu, to wtedy on się sprawdza. Natomiast na cały dzień, na full coverage zdecydowanie nie. On wtedy, no, nie używałam go nawet tak, po prostu nawet nie próbowałam. Zdecydowanie wolę go w takiej lżejszej formie, już przestanę Wam tak mrygać nim, wolę go w takiej zdecydowanie lżejszej formie, wtedy mi się sprawdza. No i się sprawdza po prostu. Jedyny zarzut, jaki mam, to to, że tu jest chyba po prostu bardzo mało tego produktu. Niby mamy 13,5 grama, ale tak jak maczam tym pędzelkiem, to mam wrażenie, że tego podkładu tam jest naprawdę bardzo mało i że w zasadzie on za chwilkę mi się skończy. Idąc dalej kolorówką, mam tutaj jeszcze puder, jest to puder mineralny z Lovely, jest to ten puder tak zwany Sweet Kissing Powder i ja robiłam jego test na kanale, robiłam porównanie tego z tym pudrem takim żółtym, możecie też tutaj zobaczyć ten test i powiem Wam, że z tych dwóch pudrów najbardziej mi się sprawdza ten. Bardzo dobrze matuje, bardzo dobrze trzyma w ogóle buzię w ryzach, można powiedzieć. Myślę, że no, nie nazwałabym go zamiennikiem Laura Mercier, natomiast dla osób o tłustej skórze jest to naprawdę dobry, matujący puder, tylko że trzeba użyć go trochę, trzeba go wpracować gąbeczką w twarz. Nie wystarczy, tak wiecie, sobie opruszyć buzię pędzelkiem, tylko faktycznie trzeba zrobić nim baking, żeby on się sprawdził. Przynajmniej zauważyłam, że tak u mnie to działa. Jedyny mankament, jaki jest, to jest ten paskudny, słodki zapach. On się unosi wszędzie. Nawet jak go gąbeczką zwilżoną bierzecie i tutaj wokół nosa, to ja się staram w ogóle nie oddychać, bo jak tylko to, wiecie, zrobię wdech i nawdycham się tego, to jest bardzo niefajne uczucie i taki jest niefajny posmak, muszę powiedzieć. To może jest i fajne, jak się pierwszy raz zastosuje, oho, jak on słodko-cukrowo pachnie, ale jak się chce go używać tak na co dzień, no to już nie jest taka fajna sprawa. Natomiast jako tako, jako puder sprawdza się naprawdę bardzo dobrze i on chyba kosztuje niewiele, już nie pamiętam ile, bo test robiłam chyba 2 stycznia, więc już nie pamiętam ile za niego zapłaciłam, ale naprawdę no w porównaniu z Lorą to są naprawdę grosze, bo to jest chyba 10, kilka, czy 15, 16 zł. Mamy tutaj pojemność 5,5 grama. I naprawdę, no on jest tak drobno zmielony, że spokojnie wystarczy Wam na trochę. Zobaczcie, ja go używałam w styczniu i jeszcze sporą ilość mam w środeczku. W styczniu z kolei, jeśli chodzi o makijaż oczu, zawładnęła mną paletka Huda. Jest to Huda Warm Brown Obsessions i jest to właśnie siostra paletki, którą pokazywałam Wam już w grudniu, czyli Mauve Obsessions. Mam tutaj te dwie paletki, możecie zobaczyć, jak się te kolory mają do siebie, jakby je zestawić obok siebie. Te kolorki są troszeczkę inne, ale powiem Wam, że jak na Brown Obsessions, to tutaj tych brązowych, ciemnych odcieni jest niewiele, bo jednak jak spojrzymy, to tutaj mamy taki koralowy, on, no w kamerze, w kamerze tak go widać. Tutaj mamy też taki troszeczkę jakby
bordo bakłażan, więc no jak na brązowe, to trochę mało tutaj takich neutralnych brązów jest. Natomiast uwielbiam tą paletkę. W zasadzie cały styczeń malowałam się tą paletką, malowałam się paletką Mauve Obsessions, malowałam się również paletką Jaclyn Hill i to były trzy paletki, po które praktycznie sięgam za każdym razem, jak robię makijaż, ale ponieważ Mauve i Jaclyn Hill już Wam pokazywałam, no to chciałam właśnie pokazać Wam tą wersję Warm Brown, jest naprawdę rewelacyjna. Niestety na naszej Sephorze ona już nie jest dostępna, prawdopodobnie nie będzie już dostępna, ale myślę, że spokojnie możecie znaleźć ją na takich stronkach jak Cult Beauty czy Filunik. Z tego co widziałam, one są tam praktycznie non-stop dostępne, można też trafić na jakieś kody zniżkowe, na darmową wysyłkę, więc myślę, że jeżeli na przykład polujecie na te paletki, to bez problemu możecie je tam znaleźć i zamówić do Polski. Kolejny produkt Huda to jest zestaw. Jest to zestaw konturówki oraz dwóch mini pomadek. Również robiłam test na kanale chyba jeszcze w grudniu, o ile się nie mylę. Konturówka Huda jest jedną z lepszych konturówek, takich zwykłych, które są w ołówku, nie automatycznych. Jest to jedna z lepszych konturówek, jakie miałam. Bardzo dobrze trzyma się ust, bardzo dobrze trzyma kontur ust. I spokojnie można ją samą używać, to znaczy zrobić kontur i oczywiście wypełnić, bo jest dosyć ciemna. I jak kiedyś chciałam wykorzystać z tego zestawu właśnie tylko konturówkę oraz kolorek Muse, to zdecydowanie kolor Muse z konturówką wyglądały jak z lat 90., kiedy był ciemny obrys ust i w środku było jasno, więc no zdecydowanie konturówka i zresztą konturówkę mam w kolorze Trophy Wife i tutaj jest mini pomadka w kolorze Trophy Wife i to kombo jest zdecydowanie najlepsze i to kombo jest nie do zdarcia, to jest pomadka, która jest bardzo trwała, która jest z kolei też bardzo komfortowa, taka musowa, masełkowa, naprawdę jedne z fajniejszych pomadek, jakie miałam. No szkoda, że niestety właśnie ten kolorek Muse tak bardzo odstaje, że nie mogę go wykorzystać z tą konturówką, ale mimo wszystko i tak z nich korzystam i tak je lubię, naprawdę rewelacyjne są te pomadki. Widziałam chyba w naszej polskiej Sephorze takie zestawy czterech właśnie takich mini pomadek. To jest super sprawa, jeżeli właśnie chcecie wypróbować, nie wiecie, który kolor, albo chcecie kilka kolorów, bo one kosztują chyba około 150 zł i mamy właśnie cztery takie mini pomadki, a ta mini pomadka chyba pojemnościowo jest połową standardowej pomadki, więc jeżeli jesteście ciekawe, to zainteresujcie się tym. Wiem, że są w Sephorach stacjonarnie, online nie widziałam, ale może się pojawią, albo się może już pojawiły. W każdym razie naprawdę gorąco Wam polecam pomadki Huda, są po prostu rewelacyjne. I na koniec mamy rozczarowanie miesiąca i rozczarowanie miesiąca jest serum. Serum La Vie Skin. Jest to serum, które znalazłam w pudełku Golden Box. Pudełko Golden Box było na początku grudnia i namiętnie, słuchajcie, stosowałam to serum przez grudzień i większość stycznia. W ogóle Golden Box jest to pudełko, które wychodzi spod parasola Be Glossy. Jest to pudełko, które miało być z produktami luksusowymi. Z luksusowych produktów znalazły się tam m.in. Vichy oraz Clinique. I właśnie to serum. To serum było reklamowane, że jest to serum, którego wartość rynkowa to jest 750 euro. Pudełko kupujemy za 100 zł. Natomiast to serum jest warte niby 3000 zł i niby w promocji, bo normalnie była cena 1200 euro, czyli prawie 4800. Już jak tylko to serum było ujawnione i jak tylko to serum trafiło w nasze ręce i każdy spojrzał na skład tego serum, które było na tym pudełku, od razu było wiadomo, że to serum raczej nie zmieni naszego życia. Mimo wszystko stwierdziłam, że spróbuję, bo jeżeli ono krzywdy mi nie zrobi, to kto wie, może zrobić coś dobrego dla mojej skóry, każdy ma inną skórę i różne produkty się będą nam sprawdzały. No ale niestety, to serum po prostu absolutnie, ale to absolutnie nie robi nic. Jedyny plus, jaki mogę powiedzieć, to to, że właśnie nie zrobiło mi krzywdy. Natomiast jak na serum, które jest reklamowane, że jest warte po prostu tak astronomiczną kwotę pieniędzy, która jest oczywiście bójdą totalną na resorach, jest wymyślona na potrzeby chyba tylko i wyłącznie pudełka, no to sorry bardzo, ale to jest po prostu robienie klienta w trąbę. I to jest najbardziej wkurzające w tym wszystkim, bo gdyby to serum, nie wiem, miało wartość 100 zł, tak? I tak przewyższa wartość zakupu pudełka, bo oprócz tego mamy jeszcze mnóstwo innych produktów, które się tam znalazły, więc to i tak byłoby takie poczucie mimo wszystko, że coś kupujemy fajnego. Natomiast jeżeli ktoś sobie wymyślił cenę 750 euro za 30 ml serum, w którym w zasadzie mamy, z tego co wiem, jakieś tam emolienty, glicerynę, może kolagen, może kwas hialuronowy i to wszystko, no to sorry batory, no ale no nie.
aż brakuje mi słów po prostu na to, jak bardzo beznadziejny jest to produkt, jak bardzo nie jest wart swojej ceny. Tak jak mówię, jeśli by ono było warte 100 zł, jeśli by było reklamowane, że jest warte 100 zł, to można by było przymknąć oko i stwierdzić, ok, na moją skórę nic nie dało. Natomiast jeżeli jest reklamowane, że jest warte 750 euro, to naprawdę powinno coś robić. Nie robi absolutnie nic. Natomiast złego to jest i tak produkt, którego nigdzie nie można kupić. Więc co mi po tym, że wypróbowałam to serum, jeżeli no... No na miłość boską, no kupując pudełko subskrypcyjne za 100 zł, chyba nikt nie oczekuje, że jeżeli to serum jakimś cudem okazałoby się naprawdę bardzo dobre, że ktokolwiek, kto kupuje pudełka za 100 zł, kupi potem takie serum za 3000 zł. No chyba ktoś na głowę upadł, naprawdę. Więc po prostu nie, to jest serum bubel, serum, które nic nie robi, można się było tego spodziewać, ale mimo wszystko chciałam wypróbować, po prostu absolutny pas i nie. I to wszystko, jeśli chodzi o ulubieńców stycznia. Dajcie znać, czy miałyście któreś z tych produktów, jakie były Wasze ulubione produkty, co sądzicie o tych produktach, które tutaj miałam, może miałyście któryś z nich i jak się on Wam sprawdzał, szczególnie pewnie w pielęgnacji, bo kolorówka jest to rzecz bardzo indywidualna, jedni lubią mocniejsze kolory, inni ciepłe, drudzy zimne i tak dalej, ale z pielęgnacją to zawsze warto mieć więcej informacji, jak się komu dany szampon sprawdził, jak się komuś sprawdziła odżywka, serum, krem i tak dalej, im więcej takich informacji jest, im więcej jest recenzji, tym lepiej można się przygotować do danego zakupu. Tak więc napiszcie w komentarzach, co o tych produktach sądzicie, jeśli macie z nimi jakieś doświadczenia, tak żeby inne dziewczyny mogły poczytać i też zdobyć więcej wiedzy. Trzymajcie się w takim razie cieplutko, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, pa pa!